kurwa, mówi się, że sport to zdrowie. Chuja, prawda. Rekreacja to jest zdrowie, a sport to są kontuzje. I taka jest prawda, moi drodzy. To jedna bardzo ważna kwestia, którą trzeba poruszyć. Powiedzcie mi tak, gdzie są kurwa badania? Gdzie są kluczowe badania, które powinny być zrobione? Magical chlał. Magical chlał. Analogicznie trzeba by było zbadać jego ciało. Czy jest gotowe do walki? Czy jest gotowe do wysiłku fizycznego? Czy kość? Bo to była walka nie w boksie. To, co oni walczyli z Rafoniksem, to był kickboxing, to było K1. Czyli generalnie dozwolone są uderzenia nogą. A nogi mają jakby mniej, w szczególności obok łydki. Tam kurwa są wystawione kości na uderzenia, więc trzeba analogicznie do tego zrobić badania, czy te kości wytrzymają uderzenia. To było MMA. Może K1, może MMA. No w porządku, no ale to nie ma różnicy. MMA czy K1 uderzenia kopnięciami nogą były dozwolone, prawda? No i kurwa, no trzeba, wypadałoby zrobić badania każdemu zawodnikowi, czy jego ciało będzie mogło walczyć, po prostu. Czy kurwa kości są wytrzymałe na uderzenia? To jest, myślę, podstawowa rzecz, którą należałoby zrobić, gdyby się przygotowywało konkretną walkę. Przeprowadzić badania. Aha, magical chlał. No dobra, no to czyli jego organizm może być wyczerpany. Dobra, trenował ileś tam miesięcy, ale generalnie jego organizm może być wyczerpany. No to trzeba przebadać, czy kości są wytrzymałe na uderzenia, bla bla bla, to i tamto. Trzeba byłoby zrobić badania. I teraz powiedzcie mi, gdzie są kurwa te badania? Ja wam powiem. Według mnie to tych badań nie ma i nie były robione. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie było robionych badań. Bo kurwa, gdyby badania były, to na tych badaniach byłoby wykazane, że magikala kości są podatne na złamania. No logiczne, no kurwa ludzie, no gdyby były badania, tak? I na 100% by wykazali, że jego kości są podatne na złamania poprzez wyczerpanie organizmu, przez alkohol. Krótka piłka, badania kurwa przychodzą, aha, czyli nie możecie kurwa walczyć, no bo magikal nie jest odporny na uderzenia nogami, bo to kości i tak dalej, i tak dalej. Nie można, no to ewentualnie by szukali, czy w boksie. No bo boks, no to macie tu garda, tu się kryje, tu jakiś cios, no ale generalnie boks już byłby bardziej lajtowy niż MMA, czy tam K1, czy co tam. No ale generalnie powinno się to opierać na badaniach, tylko gdzie są te badania? Były badania, no to skoro były badania, to powiedzcie mi, dlaczego kurwa mimo wszystko do tej walki doszło? Skoro były badania, to dlaczego do tej walki doszło? Skoro uwierzcie mi, naprawdę, na badaniach musieli wykazać, że będzie podatny na złamania. Bo ja rozumiem, Rafoniks wyjebie mu kopa, złamie mu nogę. To jest jeszcze logiczne, no bo wiadomo, otrzymuje silny cios z nogi na piszczel. Może nogę złamać. Takie rzeczy się dzieją w profesjonalnych KSW czy gdzie indziej. Ale no kurwa, moment, kiedy gościu wali kopa i sam sobie łamie nogę przez kopa, to znaczy coś w nim jest nie tak, bo on oddał uderzenie i to on złamał se nogę. I tu jest coś nie tak. Ja mówię, jego kości są podatne na złamania, pierdolną po prostu w takie miejsce twarde, no bo pierdolną w kość biodrową Rafoniksa. To jest bardzo twarda kość, a jedną kością piszczelową, więc kość piszczelowa nie wygra z biodrową. No i kurwa, prędzej czy później musiałaby ta noga być złamana. Tym bardziej, że powtarzam, jego kości są podatne na złamania, bo to jest, no kurwa, organizm jest wyczerpany alkoholem. On kurwa chlał naprawdę duże ilości alkoholu, te kociołki, nie kociołki. Przecież alkohol co robi? Ludzie, alkohol co robi? Wypłukuje witaminy z organizmu. Zgadza się czy nie? Alkohol wypłukuje witaminy z organizmu, prawda czy nie? A jaka witamina jest kurwa potrzebna do budowania silnych kości? Witamina D, kurwa, danonki do chuja. No i widzisz, alkohol wypłukał mu witaminę D, kości były słabe, złamał se nogę i krótko, kurwa. Tylko ja się pytam, mówię, według mnie, gdyby były zrobione badania, to na 100% badania by wykazały, że jest podatny na łamliwość kości
i nie powinno do tej walki dojść. Ewentualnie boks i chuj, a nie MMA. I tyle. Ale nie, zrobili MMA, więc coś tu jest nie halo. Albo przyszły badania i z badań niby nic nie wyszło, albo po prostu tych badań nie było. Wrzucili ich, kurwa, do MMA, no i kurwa złamał se nogę. No wszystko. Takie jest moje zdanie, bo to wiecie. No a też wiecie, pojawia się też, moi drodzy, kwestia tego, że... Znaczy inaczej, kurwa... No ja pierdolę. Ludzie, pojawia się też kolejna kwestia. Ja naprawdę rozumiem galę KSW, gdzie naprawdę walczą zawodowcy, tak? Naprawdę walczą zawodowcy na KSW i tak dalej. Kontuzje, złamania się zdarzają. To jest normalne, to jest rzecz normalna, że kontuzja się zdarzy. Ale kurwa, przychodzi gala Fame MMA, walka amatorów, ludzie bez doświadczenia, ludzie, którzy mieli w życiu bardzo różnie, czy to alkohol, czy co innego. I kurwa, nie wiem, czy to jest rozsądne dawać do jednej klatki amatorów. Przecież to jest aż skazane na poważną kontuzję. No kurwa, tym bardziej Rafonix Magical. No kurwa, no wątpię, że Rafonix by przegrał tą walkę. No macie, no kurwa wątpię, że Rafonix by to przegrał. No i dają do jednej klatki dwóch amatorów. No przecież to logiczne, że coś się stanie, kurwa. Albo mu, kurwa, coś złamie, albo pierdolnąłby mu tu w chrtań i zgon na miejscu. No kurwa, według mnie nie wolno dawać amatorów do takiej walki. Zawodowcy mają do czynienia z tym tematem walk. Oni niech się, kurwa, według mnie leją, nie? Bo to są doświadczone osoby, no i tam już jest mniejsze prawdopodobieństwo na jakieś poważne kontuzje. Ale tu się leją amatorzy, kurwa, tu się leją amatorzy i tu jest wysokie prawdopodobieństwo, że coś komuś może się stać. No chyba, że sędzia w odpowiednim momencie zareaguje. No powiem wam, kurwa, nie wiem, no. Ja tam nie oceniam. Robią te walki, Fame MMA to robią. Ale wiecie, no tak... Gala Fame MMA znaczy inaczej, ja zacytuję może słowa Wojtka. Znaczy może nie dosłownie, ale generalnie jaki przekaz był. Że Gala Fame MMA promuje zdrowy tryb życia. Gala Fame MMA promuje zdrowy tryb życia. Oduczenie się tych złych nawyków. Nie wiem, zmienienie swojego życia na lepsze. Przez co, kurwa, że Magical wchodzi i se nogę łamie? Kurwa, mówi się, że sport to zdrowie. Chuja, prawda. Rekreacja to jest zdrowie, a sport to są kontuzje. I taka jest prawda, moi drodzy. Nie wiem. Niby zdrowy tryb życia, niby oduczenie się złych nawyków, ale jednak, kurwa, Magical leży w szpitalu ze złamaną nogą w dwóch miejscach, skazanym, kurwa, na kilka lat ciężkiej rehabilitacji i ponownego uczenia się chodzenia. No to jaki, kurwa, zdrowy tryb życia do chuja? No i ja pierdolę, no. No przecież to są walki amatorów, to są ludzie, którzy może potrafią się bić, ale, kurwa, to nie jest walka uliczna, taka, wiecie, cyk. Tylko to już jest profesjonalna walka, kurwa, w formule MMA, K1, boks, kurwa, to już jest sztuka walki, a nie ulica. I kurwa, w takim oktagonie naprawdę się komuś może stać krzywda. No i stała się krzywda. I stała się, kurwa, krzywda. No i co? No jaki zdrowy tryb życia? Przestali niby chlać, zaczęli trenować. Okej, zaczęli trenować, zaczęli jakoś może się odżywiać lepiej czy coś. No dobra. No ale kurwa, koniec końców. Ale koniec końców. Gala Fame MMA jest to gala, która powstała, nie wiem, może się nie znam, ale chyba to jest pierwsza gala, która powstała na takiej zasadzie, że w niej walczą amatorzy. Bo normalnie gale macie KSW, jakieś tam zagraniczne, McGregor, Conon i takie tam. To są profesjonalne gale, nie? Walki. A tutaj powstała walka, znaczy gala, nie wiem, czy pierwsza na świecie, ale generalnie, że walczą amatorzy, nie? No i kurwa, no to... No nie, no to jest walka amatorów, nie? Jak dla mnie, moi drodzy, kurwa, jak się da amatorów do jednej walki,
To kurwa, to jest takie wysokie prawdopodobieństwa zrobienia sobie krzywdy, że to chuj, nie? I nie wiem, czy to jest takie do końca, wiecie, spoko. Znaczy inaczej, inaczej. Ja nie krytykuję tego wszystkiego w żaden sposób, bo koniec końców Magical sam się zgodził na walkę. Sam się zgodził zyskać, nie wiem ile tam, czy tam słyszałem pogłoski, że niby 30 tysięcy za walkę dostał. Sam się zgodził za 30 tysięcy ryzykować, kurwa, ciężką rehabilitacją. No sam tego chciał. No Magical sam podpisał papiery, że się godzi na walkę Fame MMA, że dostanie za to siano. Sam się zgodził. Więc no kurwa. Podejrzewam, że jeżeli trochę ogórków w głowie Magical ma, to doskonale wiedział, że może się coś złego stać. Znaczy inaczej. Według mnie powinien mieć w głowie plan B, czyli że walka nie może się skończyć w takim wypadku, że coś naprawdę się może jemu stać. Jeżeli naprawdę logicznie myślał, to według mnie nie podszedł do tej walki w ten sposób, że o, pójdę, zawalczę, zabiorę kasę, przegram czy wygram, wrócę do domu. No musiał chyba raczej mieć w głowie jednak to miejsce, kiedy zadał sobie pytanie, kurwa ty, ale gdyby faktycznie może mnie jakoś trafił, może faktycznie by coś mi się stało, to warto te, kurwa, 30 tysięcy, kurwa, poświęcać parę lat, kurwa, ciężkiej rehabilitacji? Nie wiem. Nie mam pojęcia, moi drodzy. Nie wiem. Poza tym, no, dostanie 30 tysięcy, a oni za niego dostaną 200 tysięcy. Nie wiem. Słuchajcie, no kurwa, podpisali papiery, zgodzili się na warunki, poszli walczyć. Pewnie podpisali papier, że jakby coś tam Federacja Fame MMA, czy tam Gala Fame MMA nie ponosi odpowiedzialności za jakieś uszkodzenia. Podejrzewam, że każdy zawodnik taki papierek podpisywał, nie? Że na przykład jeżeli na przykład Rafonix, nie wiem, no nazwijmy na przykład, nie wiem, Rafonix połamał Magicalowi nogę, nie? No to kurwa podpisał na pewno Rafonix taki papierek, w którym jest napisane, że kurwa Rafonix nie będzie odpowiadał za uszkodzenia fizyczne na jego ciele. Podejrzewam, że taki ta papier na pewno musiał być i na pewno podpisał. No, ale generalnie co? No, podpisali, zawalczyli i tyle. Nie wiem. Walka Rafonixa Magicala. 1% byłem za Rafonixem, no bo koniec końców mniej tam w życiu mi zrobił krzywdy. Więc tam powiedzmy, że liczyłem bardziej na to i no szczerze powiedziawszy byłem pewien, że Rafonix wygra. Ale do obu jakoś tam sympatii nie darzę. No ale kurwa, no co? No tak, powtórzę może się drugi raz. Ja współczuję Magicalowi tego bólu, jaki przychodzi, czy na oktagonie, jak ta noga mu pękła, czy to leżenia w szpitalu, czy to oczekiwania na operację, tego mu współczuję. Ale no kurde, no nie współczuję mu tego, przez co będzie musiał teraz przechodzić, nie? Będzie miał kilka lat ciężkiej rehabilitacji, gdzie będzie się uczył chodzić na nowo. Powtarzam się, kurwa, sorry, no bo się zagadałem. No może się powtarzam, no ale to wiesz.